Jeśli spojrzymy na dzisiejszy system ochrony zdrowia w Polsce, bardzo często rozmawiamy o medycynie interwencyjnej. Myślę, że powinniśmy skoncentrować się mocno na profilaktyce i trochę mocniej w tę profilaktykę zainwestować. Dzisiaj około 2% jest inwestowane w profilaktykę, a tak naprawdę jeśli mówimy o długofalowym zdrowiu Polaków, to powinniśmy skoncentrować się na profilaktyce. Tutaj możemy zastanawiać się nad różnymi rozwiązaniami, chociażby motywacja podatkowa, ulgi podatkowe dla tych, którzy w tę profilaktykę inwestują. Elementem profilaktyki zdrowia może być aktywność fizyczna, może być sport. Może powinniśmy rozważyć kwestie na przykład zerowego VAT-u właśnie na e, uprawianie sportu, na aktywność fizyczną. Yy, możemy zastanowić się nad wsparciem podatkowym, ulgami podatkowymi dla ubezpieczeń zdrowotnych. Innym rozwiązaniem mogłoby być przyjrzenie się temu, jak ucyfrowić na przykład medycynę pracy, która jest takim miejscem, gdzie większość pracowników ma jeden z nielicznych kontaktów z ochroną zdrowia, i można by było ucyfrowiając medycynę pracy spowodować, że będzie lepiej wykorzystywana w celach właśnie propagowania profilaktyki zdrowia.